Od ponad pół wieku coraz większą rolę w polityce zagranicznej w każdej Stanów Zjednoczonych odgrywają kolorowi. Początkowo byli oni utajnieni w gabinecie Roosevelta i innych, no potem już zupełnie jawnie działają. Jak Państwo się domyślają, nie mam tutaj na myśli czarnych czy żółtych, tylko czerwonych. I to nie potomków Sitting Bulla czy Geronimo, tylko chodzi mi o potomków Trockiego, Lenina i innych bohaterów. W tej chwili działają już zupełnie jawnie i po wszystkich stronach barykady i przyjrzyjmy się temu, co się działo w amerykańskiej partii demokratycznej. Trwał tam niesłychany zupełnie bój o prawo reprezentowania demokratów w wyborach. Bój, w którym, jak Państwo pamiętacie, walczył kandydat obecny, pan Barack Hussein Obama, z panią Hillarią Clintonową. Bój był nieprawdopodobnie zacięty. Wydawało się, no co, oboje lewacy właściwie, co ich takiego dzieli? Otóż nie. To były dwa zupełnie różne odłamy czerwonych. Jedni to byli czerwoni powiązani, że tak powiem, z Palestyńczykami, czyli krótko mówiąc, lobby muzułmańskim, takim lewicowym muzułmańskim oczywiście. A drudzy to była po prostu żydokomuna powiązana tutaj z panią Hillarią Clintonową. Pani Hillaria zresztą jest trockistką w gruncie rzeczy, a nie komunistką, czyli na lewo od komunizmu. I pomysły tam gospodarcze czy polityczne są po prostu przerażające. Pan Obama przezornie się na temat swoich poglądów nie wypowiada, ale bliżej, ale no bo panią Hillarię się poznali przez 8 lat prezydentury jej małżonka. Natomiast no, panu Obamie wiemy na jego szczęście bardzo niewiele, ale to co wiemy jest przerażające. Mój tygodnik Najwyższy Czas zresztą 2 tygodnie temu, czy nawet więcej, opublikował bardzo obszerny artykuł pana Marka Chodakiewicza, który dokładnie mówi, co, czym jest Obama, pan Obama. Natomiast po stronie prawicowej walka była między gronem konserwatystów a neokonserwatystów. Też byli Żydzi, ale to tacy, którzy zmądrzeli i przestali wierzyć w komunizm, socjalizm, trockizm i tak dalej. No, tam jeszcze zostały pewne niestety zaszłości, ale już tacy są na dobrej drodze. Prawda? Człowiek na starość mądrzeje i przestaje wierzyć w socjalizm, więc oni przestali. Właśnie neokonserwatyści w tej chwili prowadzą politykę amerykańską, niestety zagraniczną oczywiście w kierunku Izraela, no bo jakżeby inaczej. Także trzeba sobie z tych niuansów zdać sprawę, że w Ameryce działają różne lobby. Różne lobby, które są przekrywane tam przez rozmaite tam układy, stronnictwa, masonerii i tak dalej, ale w tym przypadku tutaj mieliśmy do czynienia z takimi tymi czterema obozami, się z trzema tak naprawdę, bo neokonserwatyści rządzą w tej chwili Partią Republikańską niepodzielnie praktycznie. Jak przegrają wybory, no to oczywiście może stać się inaczej, mogą wylecieć, ale na razie trzymają mocno ster Partii Republikańskiej. Natomiast tam walka będzie trwała i myślę, że bardzo wielu wyborców pani Hillary Clintonowej nie zdecyduje się głosować na pana Baracka Husseina Obamę. No właśnie z powodów diametralnych różnic geopolitycznych między Arabami a Żydami. To jest aspekt polityki, o którym się mało mówi, ale może warto byłoby tak dla odprężenia w końcu do wyborów już miesiąc, to możemy sobie uczciwie na ten temat parę słów powiedzieć.